chcę wam się tylko pochwalić, że w końcu udało mi się odebrać pierścionek. Jest kiedy to? W gimnazjum. Tak, właśnie trzymam. Ja. Właśnie ogarniam się na event, zaraz będzie po mnie Andzia, standardowo. Chcę wam się tylko pochwalić, że w końcu udało mi się odebrać pierścionek. Tak, w końcu mój zaręczynowy. Mogę wam go pokazać na mojej dłoni. W końcu. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi z pierścionkiem, to już wam wszystko mówię. Kiedy Grzesiek mi się oświadczył, pierścionek był po prostu za duży. Oddaliśmy go do apartu. Nie mogłam go ani wymienić na mniejszy, bo mniejszych nie było. Ja na apartu serdecznym noszę dziewiątkę, także oni musieli tą dziewiątkę zamówić. I powiedzieli mi, że czekać trzeba będzie 10 tygodni plus 2 tygodnie ekspertyzy, czyli uwaga, 12 tygodni. I ja byłam zła, a nagle mi się pojawiło zdjęcie apartu. Spędź tą chwilę z nami, oświadcz się, czy coś tam obrączki. Ja mówię, o nie. I im napisałam, słuchajcie, że jest mi smutno, bo właśnie mój narzeczony wybrał apart i ja, że tak powiem, teraz jestem narzeczoną bez pierścionka i przez następne 3 miesiące na pewno tego pierścionka mieć nie będę podobno. I że to jest udręka dla narzeczonej. No bo wiecie, każdy się pyta, jak się gdzieś opublicznie zdjęcie, czy nawet w rodzinie każdy pyta, pokaż pierścionek. No ja musiałam tłumaczyć, nie mogę pokazać pierścionka, mój pierścionek jest w zmniejszaniu, będę go miała za kwartał. No i wy podbijaliście moje komentarze, lajkowaliście, tam było chyba ponad 1000 lajków pod zdjęciem, komentarzy też masa, więc apart w końcu odpisał, że czekać trzeba będzie 7 tygodni z ekspertyzą. I co? Mam go nawet wcześniej, także dzięki wam jestem szczęśliwą narzeczoną, bo w końcu mam swój pierścionek. Jeszcze wam go pokażę, on jest po prostu cudowny, jest idealny. Ja marzyłam zawsze o pierścionku z niebieskim oczkiem. Jaram się. Chciałam od razu coś śmiesznego pokazać, zobaczcie. To my. Gdzie jest kiedy to? Z gimnazjum. Szok. Pokazuję wam to, bo często się pytacie, ile się znamy, więc już wam mówię, bardzo długo. Dobra, ja już się muszę zbierać, bo Andzia niedługo będzie, a jeszcze nie wiem, w czym idę. Także no, trzymajcie się i do później. A co to za czerwona strzała? No i nie chcę mnie wpuścić znowu. Hello! Dojechałyśmy do Warszawy, idziemy zapłacić za parking i szukać miejsca. To jest wielkopomna chwila, słuchajcie, pierwszy raz przyjechałyśmy punktualnie. Andzia, co powiesz? Jestem zszokowana. Ja też jestem zszokowana, po prostu masakra. To trzeba uwierzyć. A tak to, co to za złodziak? Teraz nas coś rozjedzie, lewo, prawo, lewo, prawo. Tem, tem, tem. Pozuj, teraz drugi go profilu. Tak, właśnie trzymam. Ja. Kiedyś w przedszkolu dawali makaron czy twardy z bolami, takim się skojarzysz? Ja dalej jem tak. Ja też czuję, że będę mieć Ja już kiedyś nie mam dobrych pomysłów. Bo jest bardziej kwaśny, to jest bardziej młoda i no, wszystko to, co sama serwuje. Próbujemy. Dobra, ja to zrobię burgerę. Wiesz? Bardzo słodkie? Nie wiem, czy jedę przyrzepkę w cukrze. Podać ci? Myślisz, że nie zjemy od ciebie? Mikarni się. Plułam! Tak, gratę z selera z masłem palonym. Serera? Mam
Unboxing. Co? Ile kolorów? Jakieś śmieszne pokazanie. How cute. A bo by do vloga mówić, ja wiem co. Tu mi odwalają. Na dnie, jak się przekopiecie. Teraz chciałabym dodać, że wszystkie pomadki za 24 mają wszystkie dobrane linery. To, że ma się teraz tam stosowane te linery, to trzeba poszukać, bo one mają wszystkie takie same nazwy. Inne numery, ale jakby znajdziecie na przykład... Chodźcie, Kiki. ...z byłego. Ale pachnie tak... No właśnie, o tym mówiłam. Pierwsze, co jak zobaczyłam, bo... Patrzcie, powiedziałam Andzi, że ją nagram wcześniej, zanim się uwali czymś. I co? Jest! Ujebałam. Standardowo. Wracamy z eventu. No, było szybko, intensywnie, ale bardzo fajnie i przepiękny klimat. W ogóle mi się to skojarzyło z Alicją w Krainie Czarów. Odkryłam nową funkcję. Co zrobię? Odkryłam nową funkcję. Wiesz, że tutaj jest wygładzanie twarzy? Bo nie sobie taka brzydka siebie nagrywałam. No, a teraz może być ładna, rozmazana. Co ciekawego powiesz? Jestem głodna i boli mnie tyłek. Andzia poleca się na przyszłość. Jesteśmy w Olsztynie. Pa, Andzia! Podajcie do Andzi. Andziader! Ty mnie zapraszasz na live? Ja? Ciebie? Niedługo. Zastanę cię tylko i opuszczę, nie patrzę. Andzia wpada do mnie na live pewnie za jakieś 2 tygodnie, jak wrócę z ustki. No i nagrywamy film. Jeżeli chcecie, żebym nagrała film z tym bąblem, to piszcie na dole w komentarzach. I łapkę w górę. Pa! Burgerki. Misiu, dobry burgerek. Miam. Z widokiem na skalę. I czekamy na ten widok pod skalą. Za vloga. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i no, zasubskrybować. Buziaki!